Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Marchlik, jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i współzałożycielką Fundacji Dobra Przestrzeń i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Dobra Przestrzeń w Ursusie. Opowiem Państwu dzisiaj przez mniej więcej pół godziny, tyle mamy czasu, o zaburzeniach zachowań społecznych u dzieci i młodzieży. No właśnie, co to w ogóle znaczy, proszę Państwa, zaburzenia zachowań? Czy każde trudne zachowanie dziecka jest zaburzeniem zachowania? Tutaj jest tak, że zaburzenia zachowania rozumiane w takim potocznym znaczeniu znaczą trochę coś innego niż zaburzenia zachowania rozumiane jako termin diagnostyczny z zakresu psychiatrii i psychologii zdrowia psychicznego. Pod potocznie rozumianym terminem zaburzeń zachowania kryje się kilka kryteriów diagnostycznych. Jest to przede wszystkim agresja, ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania jako kryterium diagnostyczne, a nie jako potocznie rozumiane trudne zachowania u dzieci. Zaczniemy od zaburzeń agresywnych, od agresji. Na potrzeby dzisiejszego wykładu tutaj przyjmę definicję agresji pochodzącą z treningu zastępowania agresji Goldsteina. Natomiast w literaturze tych definicji jest pewnie sporo. Są takie definicje, które zrównują agresję z przemocą. Tutaj będziemy, na potrzeby tego wykładu, będę mówić o agresji jako formie zachowania, które może być przemocowe, ale nie musi. Agresja, proszę Państwa, to każde zamierzone działanie w formie otwartej lub symbolicznej, które ma na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu. Przemoc z kolei jest intencjonalnym działaniem lub zaniechaniem działania. O przemocy mówimy wtedy, kiedy jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą oraz kiedy działanie lub zaniechanie działania jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby. W wyniku powyższej sekwencji zdarzeń osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód. To, co odróżnia przemoc od agresji, to fakt, że przemoc jest wyrazem agresji, oczywiście, tak jak mówiłam na początku, ale przemoc jest zachowaniem, jest działaniem, które trwa dłużej, jest działaniem świadomym i zaplanowanym, czyli ze świadomą intencją wyrządzenia szkody, jest działaniem skierowanym do konkretnej osoby lub do konkretnych osób i zakłada wykorzystanie przewagi sił. To jest bardzo, bardzo ważny wyróżnik, tak? Przewaga sił. Bo w sytuacji, kiedy tej przewagi sił nie ma, mówimy o zachowaniach agresywnych, które nie muszą być zachowaniami przemocowymi. Jeśli dla przykładu dwóch chłopaków, nie wiem, w klasach 1-3 się poszarpie na przerwie, i nie ma między nimi zdecydowanej przewagi. Możemy tutaj mówić o problemie z regulacją emocji u tych chłopców, możemy mówić o problemie z agresywnym zachowaniem, natomiast nie musi to być przemoc. Natomiast w sytuacji interakcji na przykład dziecka i rodzica, gdzie rodzic ma przewagę nad dzieckiem, wtedy takie działania, które działania agresywne wobec dziecka mają zazwyczaj charakter przemocowy. Skąd się bierze agresja? Agresja może być zachowaniem wyuczonym poprzez modelowanie czy poprzez kary i nagrody. Jeśli w środowisku, w rodzinie pochodzenia dziecka agresja jest w
formą komunikacji. Agresja się zdarza. Zdarza się przemoc. Tak, wtedy dziecko ma zamodelowany taki właśnie sposób, na przykład rozwiązywania konfliktów, czy radzenia sobie, czy wyrażania trudnych dla niego emocji. Mówiąc o karach i nagrodach, w niektórych środowiskach zachowania agresywne dziecka są niestety wzmacniane pozytywnie poprzez nagrody, są nagradzane. Tak, dziecko, nie wiem, które pobije kolegę, w domu jest pochwalone, że sobie świetnie poradziło w jakiejś sytuacji konfliktowej. Jeśli takie zachowania się powtarzają, dziecko uczy się, że to jest bardzo dobra i akceptowalna w jego rodzinie forma działania. Możemy też mówić o agresji frustracyjnej, czyli o takiej sytuacji, kiedy agresja pojawia się w wyniku niezaspokojenia jakiejś potrzeby. Nie tylko u dzieci, również u dorosłych, być może Państwo doświadczyliście takiego stanu, na przykład głód, czy brak snu, czy niewyspanie może być taką sytuacją, kiedy agresja się pojawia, bo dochodzi do reakcji stresowej w naszym organizmie i jeśli nie potrafimy w inny sposób sobie poradzić ze stresem, w inny sposób uregulować emocji, to również dorosłym osobom zdarza się zachować agresywnie, ale u dzieci jest to szczególnie widoczne. Możemy mówić również o agresji instrumentalnej, czyli takiej agresji, która jest działaniem ukierunkowanym na osiągnięcie konkretnego celu. Możemy również mówić o agresji afektywnej, czyli taka agresja, która ma na celu sprawienie komuś przykrości i bólu, ale też agresja afektywna, działanie w afekcie, tak, na skutek przeżywania bardzo silnych emocji. Agresja bardzo często wiąże się z nadmierną impulsywnością, czyli z takim czynnikiem, który jest czynnikiem biologicznym, który często wynika nie tylko z modelowania, nie tylko z wyuczonego sposobu radzenia sobie, ale po prostu z naszej biologii, z temperamentu. Osoby spokojne zazwyczaj działają w taki sposób, że jak się pojawia jakiś pomysł, pojawia się bodziec, następuje zatrzymanie, często są to ułamki sekund, ocena poznawcza sytuacji i dopiero osoba podejmuje decyzję, w jaki sposób się zachować. Osoba impulsywna to osoba, u której nie ma właśnie tego momentu zatrzymania, nie ma tego stop. To osoba, która na poziomie biologicznym ma problem z hamowaniem. Tak, czyli u takiej osoby zazwyczaj jest taka krótka ścieżka działania, pomysł, brak hamowania, czyli brak tego stopu, o którym mówiliśmy, i natychmiast realizacja. Bez często refleksji, zatrzymania się i oceny, czy dane zachowanie jest zachowaniem adekwatnym do tej sytuacji, czy nie. Jeśli chodzi o jeszcze więcej, o przyczyny zachowań agresywnych, tutaj troszeczkę rozszerzę ten temat, to możemy tutaj mówić o predyspozycjach fizjologicznych, czyli właśnie o cechach temperamentalnych, wynikającego z temperamentu nadmiernego pobudzenia układu nerwowego, wysokiej reaktywności, ale tutaj również takim czynnikiem może być płeć. U chłopców zazwyczaj zachowań agresywnych jest więcej, często te zachowania przyjmują formę zachowań przemocowych. Możemy tutaj mówić o cechach psychologicznych i tutaj w tej grupie przyczyn mamy takie czynniki związane z samokontrolą,
i czynniki związane z umiejętnościami prospołecznymi, czyli z takimi umiejętnościami, których dziecko uczy się w procesie wychowania, w procesie socjalizacji i które dotyczą umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych, zachowanie się takiego, które mieści się w normach społecznych, które jest akceptowalne społecznie. Kolejną przyczyną zachowań agresywnych mogą być tak zwane cechy ofiary. I tutaj znowu dużą rolę odgrywa płeć, odgrywa wielkość czy zachowanie w czasie przestępstwa. Dużą rolę odgrywa środowisko interpersonalne i tutaj może to być rodzina, tak jak już Państwu wcześniej powiedziałam, jeśli rodzina wzmacnia zachowania agresywne albo modeluje taki rodzaj radzenia sobie w sytuacjach społecznych, tak wówczas dziecko w naturalny sposób powiela te zachowania. Ale jeśli mówimy o środowisku interpersonalnym, o tym środowisku zewnętrznym, duży wpływ mają również rówieśnicy, szczególnie w okresie dojrzewania, kiedy ta grupa rówieśnicza jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla dziecka. Mogą to być również filmy, gry komputerowe. Coraz więcej mówi się na temat negatywnego wpływu właśnie na rozwój zachowań agresywnych przez to, że dzieci, młodzież, no faktycznie w tym świecie wirtualnym bardzo często żyją. Kolejną przyczyną zachowań agresywnych może być również bezpośrednie środowisko fizyczne. I to są warunki zewnętrzne, takie jak temperatura, hałas, zbyt duża ilość bodźców, czyli na przykład urządzenie pomieszczenia w taki sposób, że jest dużo elementów, czyli wszystkie te warunki, które mogą spowodować przebodźcowanie u dziecka i wówczas te zachowania agresywne występują jako forma poradzenia sobie z sytuacją. To, co jest również ważne, to dostępność środków agresji, czyli dostępność broni, dostępność niebezpiecznych narzędzi. Na pewno Państwo, być może część Państwa słyszała o strzelaninach w Stanach Zjednoczonych, tak, w tych Stanach, gdzie jest powszechny dostęp do broni. Takie sytuacje się zdarzają, bo po prostu ta broń jest dostępna. To, co może również sprzyjać zachowaniom agresywnym, to są wszelkiego rodzaju substancje psychoaktywne. Narkotyki, alkohol, czyli te substancje, które powodują rozhamowanie, brak hamowania, które mogą wpływać na zwiększenie impulsywności, ale też które utrudniają prawidłową ocenę sytuacji i dokonanie adekwatnej i podjęcie decyzji o adekwatnym do sytuacji zachowaniu. I kolejna ważna rzecz to kontekst kulturowy i po prostu tradycje wynikające z różnic kulturowych. Jeśli chodzi o wyraz agresji, agresja może być wyrażana, agresja może być agresją fizyczną, wyrażaną bezpośrednio poprzez bicie, kopanie, plucie, wymuszanie pieniędzy czy niszczenie własności, ale agresja fizyczna może mieć również formy pośrednie. I tutaj mówimy przede wszystkim o takim działaniu, które polega na włączaniu innych osób do atakowania ofiary, atakowania fizycznego w różny sposób. Agresja może przybierać również formy słowne i tutaj również mamy to rozgraniczenie na formy słowne bezpośrednie, czyli bezpośrednie działanie agresora i tutaj to oczywiście wyzywanie, przyzywanie, ośmieszanie,
obrażanie czy grożenie i może mieć również formę słowną bezpośrednią i tutaj podobnie pośrednią i tutaj podobnie jak przy agresji fizycznej, ta forma pośrednia zakłada namawianie innych osób do wyzywania, grożenia czy wyśmiewania ofiary, ale też taką formą pośrednią jest rozpowszechnianie plotek na temat ofiary. I tutaj znowu no, liczne doniesienia o plotkach, o hejcie, którego doświadczają dzieci, doświadcza młodzież, na przykład w internecie. Niejednokrotnie te sytuacje no niestety zakończyły się czy próbami samobójczymi, czy samobójstwem dzieci, które nie potrafiły poradzić sobie z tak nasiloną formą agresji i przemocy. Agresja może mieć również formę zachowań niewerbalnych. Zachowania niewerbalne bezpośrednie to takie zachowania, jak grożenie pięścią, pokazywanie nieprzyzwoitych gestów, czy chowanie rzeczy. I tutaj też możemy mieć zachowania niewerbalne pośrednie, czyli rozmyślne wykluczanie z grupy rówieśniczej, czy podejmowanie działań izolujących ofiarę od grupy rówieśniczej. Agresja może mieć również formę autoagresji. Zachowania autoagresywne to mogą być zachowania parasamobójcze, to mogą być zachowania związane z cięciem czy innym sposobem zadawania sobie bólu, uszkadzania swojego ciała. Ale w przypadku nastolatków zachowania autoagresywne to również mogą być substancje psychoaktywne spożywane bez kontroli, czy spożywane w taki sposób, który jest zagrażający dla życia lub zdrowia nastolatka. Tyle na temat agresji i kolejną grupą zachowań, zaburzeń zachowania to są zachowania eksternalizacyjne, czyli takie zachowania, które są słabo kontrolowane. Zachowania eksternalizacyjne to przede wszystkim przeciwstawianie się, opór wobec otoczenia, impulsywność, destruktywność, przejawy agresji, ale również antyspołeczne cechy osobowości. Źródłowym czynnikiem tych wszystkich przejawów zaburzeń zachowań eksternalizacyjnych jest słaba kontrola, która oznacza rzutowanie na zewnątrz przeżywanych problemów. Mówiąc o zachowaniach eksternalizacyjnych, mówimy o trzech zaburzeniach. O ADHD, czyli zespole hiperkinetycznym, o ODD, czyli zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych i o CD, pod tym skrótem mamy zaburzenia zachowania rozumiane jako kryterium diagnostyczne. Zaczniemy od ADHD. Dosyć częsta diagnoza. To, co ważne, proszę Państwa, obraz kliniczny ADHD może być różny w zależności od wieku dziecka czy nastolatka. U dzieci w wieku przedszkolnym ADHD często przejawia się tym, że dziecko jest bardzo aktywne, zawsze w ruchu, rozrzuca zabawki, inne przedmioty, bawi się w taki destrukcyjny sposób, czyli niszczy zabawki. Jest często wyzywające, hałaśliwe, przerywa innym. Dziecko z ADHD w wieku przedszkolnym ma również częste napady złości. Jest takim dzieckiem, którego wszędzie jest pełno, jest ciekawskie, ale również, ponieważ dzieci z ADHD no właśnie nie mają tego hamowania, to są często dzieci, które w tym wieku przedszkolnym niczego się nie boją, co powoduje, że często narażają się same, czy są narażone na niebezpieczeństwa. Dzieci z ADHD nie słuchają rodziców, nie słuchają często
pań w przedszkolu nie chcą współpracować. Jeśli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, tutaj mówimy o tym wieku wczesnoszkolnym, do momentu wejścia dziecka w okres adolescencji, w okres dojrzewania. Tutaj dzieci, zachowania dzieci z diagnozą ADHD również są wokół nadpobudliwości ruchowej, braku koncentracji, uwagi przede wszystkim. Dzieci nie słuchają, nie uważają, bardzo łatwo rozpraszają się. Trudno im jest często wytrzymać i na przykład wysłuchać pytanie do końca. To są dzieci, które odpowiadają, zanim nauczyciel skończy pytanie. Dzieci, które odpowiadają nawet wtedy, gdy nie są pytane. To są dzieci, które przeszkadzają często innym, przerywają innym, wtrącają się do zabawy, do rozmowy. Trudno jest im usiedzieć w miejscu. To są dzieci, które często nie mogą doczekać swojej kolejki w grach i zabawach, mogą przejawiać agresję, mogą mieć trudność w wykonywaniu zadań domowych, ponieważ trudno jest im koncentrować się na zadaniach, które nie są dla nich ciekawe, które są monotonne, jednostajne, ale też, ponieważ trudno jest im koncentrować uwagę, często popełniają błędy, często wykonują zadania w sposób niestaranny. Dzieci z ADHD również mają problem z organizacją swojej pracy i czasu. Takie funkcjonowanie często skutkuje słabymi wynikami w nauce, niską samooceną, również trudnością w kontaktach z grupą rówieśniczą. Adolescenci, młodzież u osób w tym wieku, często ADHD nie jest już tak uzewnętrznione jak u tych dzieci młodszych. Bardzo często ADHD przejawia się takim poczuciem wewnętrznego niepokoju, częstą frustracją, ale również niską samooceną, tendencją do prokrastynacji, czyli do odkładania zadań na później, dezorganizacją, chaosem podczas nauki, globalnymi trudnościami w nauce i przez to licznymi zaległościami w nauce. To, co również ważne, młodzież z ADHD ma często trudność w nieumiejętność samodzielnej pracy, ma zazwyczaj słabe kontakty z grupą rówieśniczą, ale ADHD może również prowadzić do ryzykownych zachowań, do braku dbałości o własne bezpieczeństwo, co może skutkować licznymi zranieniami czy wypadkami. Może również prowadzić do konfliktów z prawem i może skutkować brakiem motywacji do poprawy czy do zmiany swojego zachowania. Typowe problemy w ADHD spowodowane są przez nadmierną ruchliwość. Dzieci z ADHD właśnie są hałaśliwe, znacznie głośniejsze od swoich rówieśników, biegają na przerwie, ponieważ muszą rozładować swój niepokój ruchowy. Często się wiercą w ławce, chodzą po klasie, może to przeszkadzać w skupieniu się innym dzieciom. U starszych dzieci i nastolatków ta nadruchliwość może ograniczyć się do wiercenia, kręcenia się na krześle albo do rysowania, obgryzania długopisu, czy tylko do poczucia wewnętrznego niepokoju, takiego wewnętrznego rozedrgania. Co bardzo charakterystyczne, aktywność dziecka nadpobudliwego zwykle jest dość chaotyczna, często nie służy określonemu celowi, często służy po prostu rozładowaniu napięcia. Pracę nad nadruchliwością można porównać do regulacji rzeki. Nie można postawić jej tamy, która na zawsze zapobiegnie płynięciu wody do morza. Można natomiast budować wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne i tym podobne budowle. Nie można rzeki zatrzymać, ale można uczynić jak najbardziej bezpieczną i jak najbardziej przewidywalną.
podstawą pracy z dzieckiem z ADHD, podstawą pracy z nadruchliwością jest, proszę Państwa, zaakceptowanie tego, że dziecko musi się ruszać. I stworzenie takiej sytuacji, w której ta jego nadruchliwość, to jego ciągłe chodzenie, wiercenie się nie będzie przeszkadzało w funkcjonowaniu otoczenia. Typowe problemy u dzieci z ADHD spowodowane przez nadmierną impulsywność to przede wszystkim przerywanie, nieczekanie na swoją kolej, nieczekanie aż nauczyciel czy inna osoba zakończy zadawanie pytania czy dawanie polecenia. Często dzieci właśnie formułują odpowiedzi, zanim w ogóle pytanie zostanie zadane. Jeśli mówimy o impulsywności, ona wpływa na często na pojawienie się kłopotów z działaniem w grupie. To, co również ważne, z powodu swojej impulsywności dziecko czy młody człowiek nie przewiduje konsekwencji działania, może zatem łatwo ulec wypadkowi. Co ważne, proszę Państwa, dziecko z ADHD łatwo podpuścić. Często staje się kozłem ofiarnym lub błaznem klasowym. Kolejny ważny obszar problematyczny u dzieci z ADHD to kłopoty z koncentracją. Dzieci z ADHD bez ciągłego przypominania często zapominają, co mają robić, popełniają błędy z nieuwagi, przez to ich oceny zazwyczaj są gorsze niż oceny rówieśników, które nie mają diagnozy ADHD. Często te dzieci, tak jak już mówiłam wcześniej, mają olbrzymie kłopoty z samodzielnym wykonaniem złożonych poleceń. Często mają trudność w przeczytaniu nawet zadania do końca. Mają trudność w utrzymaniu skupienia uwagi w czasie czytania trudnego czy nudnego tekstu, czy trudność w ogóle w utrzymaniu uwagi w czasie nie tylko czytania, ale w ogóle wykonywania działań, które są trudne, nudne i jednostajne. Dzieci z ADHD mają tendencję do przeoczania istotnych szczegółów, czytają bez zrozumienia, często zapominają o czym czytają i muszą ponownie rozpoczynać czytanie danego tekstu. Mają problem z planowaniem i rozplanowaniem prac pisemnych. Przez trudności w utrzymaniu uwagi dzieci mogą mieć również problem z konstruowaniem dłuższych wypowiedzi pisemnych. Starają się napisać zadaną pracę jak najszybciej, w jak najmniejszej ilości słów. Mogą robić błędy z powodu niezwracania uwagi na znaki działań czy na znaki dziesiętne. I mają trudność w wykonaniu wszystkich kolejnych kroków potrzebnych do rozwiązania, na przykład zadania z treścią. To, co ważne, proszę Państwa, ADHD może być gruntem do rozwoju poważnych zaburzeń zachowania. ADHD, które pojawia się, jest diagnozowane zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, może przekształcić się, czy może spowodować wystąpienie zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Z kolei wystąpienie zaburzeń opozycyjno-buntowniczych może być prognostykiem do wystąpienia zaburzeń zachowania, a w efekcie u osoby dorosłej czy u osoby pełnoletniej do wystąpienia zaburzenia osobowości, zaburzenia osobowości antyspołecznej. To, co ważne, prawie 91% populacji diagnoza jest pozytywna, szczególnie nie tylko jest to związane z uwarunkowaniami, z różnicami indywidualnymi, z uwarunkowaniami biologicznymi, ale również z tym, czy dziecko jest objęte opieką, terapią i czy rodzice, czy system rodzinny również w tej terapii uczestniczy. Jeśli chodzi o zaburzenia zachowania w ujęciu
w ujęciu klasyfikacji diagnostycznej. W DSM-5 mamy dwa zaburzenia, dwa rozpoznania i są to zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze to utrwalony wzorzec polegający na występowaniu zachowań negatywistycznych, wrogich, buntowniczych, prowokacyjnych czy niszczycielskich, które wykraczają poza normę zachowania dla danego wieku i dla danego kontekstu społeczno-kulturowego. To, co ważne, przy zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych nie występują poważniejsze naruszenia praw innych osób, jak w przypadku poważnych zaburzeń zachowania. Dzieci z tymi zaburzeniami są skłonne często do nadmiernej złości, do chowania urazy, łatwego reagowania z denerwowaniem wobec innych osób, ale też mają tendencję do aktywnego przeciwstawiania się prośbom i normom dorosłych. Dzieci z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi łatwo tracą panowanie nad sobą. Często ich bunt ma charakter prowokacyjny, mogą przejawiać nadmierną szorstkość, niechęć do współpracy oraz opór wobec autorytetów. Takie zachowania często najlepiej są widoczne w kontaktach z dorosłymi lub z rówieśnikami, które dziecko dobrze zna. A co za tym idzie, często mogą być niedostrzegalne czy przeoczone w trakcie wywiadu klinicznego, dlatego tak ważne jest zaangażowanie również przy robieniu diagnostyki rodziny dziecka. Kolejnym zaburzeniem to już poważne zaburzenia zachowania. I zaburzenia zachowania nie są oczywiście częstym zaburzeniem. Dziecko z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi nie musi rozwinąć zaburzeń zachowania. To, co charakteryzuje zaburzenia zachowania jako kryterium diagnostyczne, to agresja wobec ludzi i zwierząt, znęcanie się, rozpoczynanie bujek, również używanie broni, bycie okrutnym fizycznie wobec ludzi i zwierząt, kradzieże, zmuszanie do aktywności seksualnej, niszczenie własności. Osoby z tym zaburzeniem często kłamią w celu uniknięcia korzyści lub uniknięcia odpowiedzialności, manipulują. To, co ważne, proszę Państwa, poważne zaburzenia zachowania, czyli te zaburzenia, które są kryterium diagnostycznym, występuje tutaj łamanie norm oraz łamanie norm społecznych, a często również łamanie przepisów prawa. Jeśli takie zachowania utrzymują się po 18 roku życia, należy się zastanowić, czy osoba nie spełnia kryteriów antyspołecznego zaburzenia osobowości. To, co jeszcze tak na szybko, pokrótce, w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci, mówimy tutaj już o wszystkich zaburzeniach, czyli o takim potocznym rozumieniu z zaburzeń zachowania społecznego. Leczenie polega nie tylko na leczeniu dziecka, ale na zaangażowaniu całego otoczenia, rodziców, często nauczycieli, psychologów, pedagogów. Ma formę warsztatów dla rodziców, często również leczenia farmakologicznego dziecka. Mogą to być warsztaty, trening zastępowania agresji, terapie indywidualne lub grupowe. To najważniejsze, ważne tutaj, tak jak powiedziałam, jest zaangażowanie w leczenie nie tylko dziecka, ale całego systemu rodzinnego. To wszystko, proszę Państwa, w tym krótkim wykładzie na temat zaburzeń zachowania. Bardzo dziękuję za uwagę. Gdybyście mieli Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu ze mną przez Fundację Dobra Przestrzeń. Dziękuję.